Więc jak najbardziej zgłaszasz akces, żeby do tego zespołu, do tej drużyny dołączyć. To moje marzenie. Mogę powiedzieć, że je chwilą. Cieszę się z każdego dnia każdy dzień jest dla mnie nowym wyzwaniem. I nie patrzę aż tak bardzo w przyszłość. Lubię podpatrywać Anię Kiełbasińską, ponieważ ma ona dla mnie właśnie w sobie taki wewnętrzny spokój. Czułam się jak taka mała, zagubiona dziewczynka, na którą wszyscy się patrzą, obserwują każdy jej ruch. W końcu miałam możliwość pojechać na ogólnopolskie czwartki lekkoatletyczne, gdzie startowałam właśnie na dystansie 300 metrów i pobiłam tam rekord Polski U14 na 300 metrów. I wtedy sobie właśnie pomyślałam, o kurczę, jak fajnie, może coś z tego będzie.